Cześć, Grzegorz Marczak, AmpyWeb. Dzisiaj mamy dla Was recenzję pierwszego zegarka, smart zegarka firmy Huawei. Zegarek nazywa się Huawei Watch, ku zaskoczeniu. Na początku powiem Wam parę słów o tym, co ten zegarek ma w środku, bo jak wiecie, obsługuje Androida, jak wiecie, jest okrągły, bo widzieliście to już na naszych materiałach. Na naszych materiałach też widzieliście, że pierwsze nasze wrażenia były całkiem fajne, ale to było podczas targów, a teraz mam... Korzystałem z tego zegarka przez 2 tygodnie, ale od początku. Zegarek ma 42 mm średnicy koperty, 400 na 400 pikseli rozdzielczość ekranu i do tego 286 pikseli per cal, jeśli chodzi o gęstość. Jest to AMOLEDowy ekran, więc bardzo fajnie widać zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Oczywiście ma Wi-Fi, ma Bluetooth, ma żyroskop, ma akcelerometr, ma barometr, ma pulsometr. Ma przede wszystkim też obsługę, czyli współpracę z iOS-em, bo od niedawna można zegarki z Androidem łączyć z iOS-em. I co ciekawe, ma też normę IP67, czyli teoretycznie można się wybrać z nim pod prysznic i nic mu się nie stanie. Jeśli chodzi o wygląd zegarka, nie zmienił się on od momentu, kiedy żeśmy go wam pierwszy raz pokazywali, ale nadal wygląda bardzo ładnie. Jest to duży zegarek, nazwijmy go średnio duży. Koperta jest bardzo ładna, wykonany jest z metalu, występuje w 6 opcjach, które zaczynają się chyba tam od 350 nawet do 700 czy 800 dolarów, więc tu już zależy, ile macie pieniędzy, tyle możecie wydać na zegarek. Zegarek dobrze leży na dłoni, podczas 2-tygodniowego używania zegarka nie zauważyłem żadnych problemów z paskiem czy też tutaj zatarć od zegarka na ręce. Można powiedzieć, że sam ten, który w tym modelu, w którym ja używam, pasek jest troszeczkę minimalnie za twardy, co powoduje, że występują pewne problemy z zapinaniem go. Ale co jest ważne, po 2 tygodniach używania nie zauważyłem na tym zegarku żadnych rys. Traktowałem go tak jak każdy inny przedmiot, to znaczy nie wrzucałem do damskiej torebki i nie trząsłem, próbując sprawdzić, czy przeżyje próbę tarki. Natomiast przy normalnym używaniu nigdzie mi się nie porysował, a czasami lądował w kieszeni, czasami w kieszonce plecaka, więc to jest duży plus. Bateria i ładowanie to jest ważny element każdego zegarka i tutaj są plusy i minusy. To znaczy 300 mAh jest to mała bateryka w porównaniu do konkurencji, natomiast producent twierdzi, że wytrzyma ona do 2 dni. Mi się takiego wyniku nie udało osiągnąć, ale może to dlatego, że ciągle dostaję powiadomienia z różnych serwisów takich jak Gmail, Facebook, Messenger, Slack i w związku z tym ten zegarek u mnie praktycznie non-stop się świeci, czy też powiadomienia powodują, że on się pobudza i wyświetla ekran i nie dożywa do 2 dni. Myślę, że osoba, która wyłączy część powiadomień, dotrwa do 2 dni na jednym ładowaniu. 300 mAh to na tyle mało, że ten zegarek się bardzo szybko ładuje i myślę, że w ciągu godziny naładuje się tak, żeby nam na dzień pracy starczyć. No ale jest jedna wada, czyli ta podstawka do ładowania. No. Ilość urządzeń, które możemy, ilość zasilaczy, które mamy w domu, przerasta już moje możliwości, jeśli chodzi o gniazdka w domu i przedłużacze w domu. Więc każda nowa dostawka strasznie mnie irytuje i tutaj też nie ma chyba indukcyjnego ładowania z tego, co widziałem. Jest podstawka, w którą trzeba dobrze wcelować piny. No i to jest problem, bo mamy kolejne urządzenie z kolejną inną ładowarką. To mi się nie podoba, myślę, że to trzeba rozwiązać poprzez zastosowanie ładowania, nie wiem, może na mini USB, może indukcyjnego, a może jakiś inny standard, który spowoduje, że nie będziemy potrzebowali kolejnego urządzenia w domu. Jeśli chodzi o system, no to mamy tutaj Androida współpracującego z iOS-em i ta kombinacja sprawuje się naprawdę nieźle, aczkolwiek są pewne minusy, to znaczy obsługa na iOS-ie Android Wear'a nie daje tyle, co na Androidzie Android Wear'a. Niby oczywiste, ale pewne rzeczy tutaj sprawiają mi problem. Mam podłączone wiele kalendarzy do mojego gmailowego kalendarza i tutaj nie mogę sobie wybrać, z którego, czy też nie udało mi się znaleźć informacji, z którego kalendarza mógłbym podłączyć sobie powiadomienia na zegarku. No, kolejna rzecz to Android jest wszędzie taki sam, więc kupując ten zegarek, czy kupując Moto 360, czy kupując jakikolwiek inny zegarek z Androidem, wszędzie mamy taki sam interfejs. Fajne, niefajne.
przy pierwszym kontakcie fajne, ale jeżeli zmienialibyśmy zegarek, tak jak zmieniamy telefony, oczekiwalibyśmy pewnej zmiany, jeśli chodzi o interfejs. Tutaj takiej zmiany nie ma, bo Android Wear póki co z małymi niuansikami wszędzie wygląda tak samo. Jeśli chodzi o funkcjonalność tego zegarka, to oceniam to dobrze. Pulsometr mierzy mniej więcej tak jak inne urządzenia, niespecjalistyczne tego typu. Tak samo krokomierz, tak samo cała aplikacja do mierzenia naszego życia w stylu fit pokazuje w miarę ok dane, więc tutaj nie ma się do czego przyczepić. Całość robi naprawdę dobre wrażenie. Wielu ludzi narzeka na ceny, ale tutaj to już jest wybór każdego indywidualny, czy stać go na ponad 300 dolarów na smartwatcha, czy nie. Podsumowując, jeśli chodzi o technologię, wykonanie, wygląd, estetykę, wydajność, ekran AMOLEDowy, Huawei Watch na pewno jest w czołówce zegarków obecnych, smartwatchów obecnych na rynku. Jeżeli tylko kogoś stać na ten zegarek, to myślę, że nie będzie rozczarowany. Innym pytaniem jest, czy smartwatch jest nam potrzebny, czy niepotrzebny. Ja przez 2 tygodnie używania parę razy zdarzyło mi się nie zabrać tego zegarka i przeżyłem. To znaczy ten zegarek nie wnosił i smartwatch nie wnosi na razie nic do mojego życia, co powoduje, że będę o nim pamiętał tak jak o telefonie wychodząc z domu. Widzę kilka przydatnych funkcji, ale na razie jeszcze jest ich dość mało. Nie ma jeszcze pomysłu na to, jak zrobić ze smartwatcha takie narzędzie, które będziemy potrzebowali codziennie założyć na rękę. Ale jakby to jest moja indywidualny punkt widzenia, jeśli chodzi o te gadżety, a Wy możecie mieć zupełnie inne. Podsumowując, tak jak mówiłem, bardzo ciekawa, interesująca propozycja.